Ryzen. Ryż. AMD. Czyli co? Podstawka M4? Tak dość długo już jest, nie? Na rynku. Ryzeny, ryże. Są na rynku dosyć długo, począwszy od serii 1000. Aż po obecny czas. Natomiast ja nie w tym temacie, bo to jest jeszcze dla mnie zbyt nowe. Ja za bardzo nie lubię czerwonych. Znaczy się lubię, nie lubię, nigdy nie byłem przekonany do tego. Z tego powodu, że zaraz wam dam wam dobry przykład. A w ogóle to dobry wieczór, bo 10 po 12 ja znowu nagrywam film. A tak mi jakoś wzięło, bo znowuż. Tak się składa, że ostatnimi czasy mam znowuż dobrą pasę. Znowuż. Dobrą pasę w odbieraniu różnych rzeczy. I odebrałem ostatnio z miejscowości, gdzie mieszkam, od pewnej osoby, bardzo miłego, starszego pana, bardzo inteligentnego Niemca, typowego Niemca, nie tych miszmaszów, które są obecnie i to już takie Niemcy, ale to nie są te Niemcy, o których ja kiedyś marzyłem z 15 lat temu. Zawsze powtarzam, że się 15 lat, zawsze powtarzam od roku, że się 15 lat do Niemiec spóźniłem z moją osobą, bo ja takie Niemcy chciałem widzieć, ale nie o tym temat. Odebrałem ostatnio płytę wraz z procesorem, była do rozdania, Asus, jest to tutaj zapięte. Płyta Asus na chipsecie na sokecie AM3+, w takim bardzo nienagannym stanie. Tak, nic nie widzicie znowu, nie bez ćma. Przekręcę kamerę, to będzie wszystko bardzo jasne. Cooler Enermaxa, zresztą taki sam, który odebrałem od tej samej osoby miesiąc wcześniej. Taki fajny cooler odebrałem od osoby, prawie od tej samej osoby, którą odebrałem tą płytę główną. Czyli miał takie zestawu 2. To jest zapakowany, nieużywany, był tylko otwarty. Pokażę wam takie, jakie można czasem fajne rzeczy odebrać. Z tego co mi mówią, był nieużywany. Teraz wam to udowodnię. Taki sam cooler jest zamontowany tu. Mogę go wyjąć. Jeszcze ma naklejkę. Widać, że naklejka jest. Jest to nówka. Trzymał sobie w kartoniku, tak jak wiele innych rzeczy. Ale nie w tym temacie. Odebrałem sobie tą płytę główną Asusa. Asus M5 A97 Evo. Soket AM3+. Z procesorem, który jest zamontowany, jest to AMD FX 6300, czyli 6 rdzeni, 6 wątków. I tak mi to, znaczy się o mnie to pytał, jaki procesor jest, nie wie ile. Ja to dzisiaj podpiłem chwilę tu pod ten monitor 6300. No i tak czytam o tym 6300, bo podobny komputer, tylko że na Phenomie. Phenom? AMD. Na procesorze, tak, mam jeszcze jeden taki komputer z tyłu, na procesorze AMD Phenom 2X6-1090T. Fajny procesor, zaraz wam to pokażę, przejście. Przejdziemy sobie przeglądareczkę. Taki procesor posiadam w jednym z komputerów tam już poskładanych, gotowych, właśnie też od czerwonych i całego na czerwono wraz z HD6970 bodajże. Czeka sobie na odcinek. Tutaj jest w tym komputerze, który odebrałem, czy w tej płycie, którą odebrałem, jest 6300 FX. No i tak mówię, to zajrzę sobie teraz na taką śmieszną, wszyscy z niej z tej porównywarki leją. Taka porównywarka, prosta porównywareczka wydajności procesorów. Ja tak zaglądam. I tu niby Phenom, który jest w tamtym komputerze, jest tylko 3% szybszy od tego Wixa. Nawet coś mi tu nie gra. Ja mówię, no przecież tutaj bla 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 bla. No i czytając teraz, przejdzie na AMD. Powiększymy sobie troszkę to, czy to można polskie takie coś, tłumaczenie język polski. To zanim powiem wam, o co chodzi, to doczytałem się tutaj dokładnie to.
że ten procesor, sorry, że się trochę nudno, nudno mówię, ale tak jak powiedziałem, można zawsze film wyłączyć, że ten procesor był słabszy od Intela. Ten procesor był słabszy, czy ta seria Bulldozer była słabsza od procesorów Intela drugiej generacji. Ja miałem, to był właśnie taki moment, kiedy pamiętam w 2012-2013 roku chciałem sobie kupić jakiś komputer, poskładać coś nowego. 12 lat temu internet istniał, jaki istniał, ok, były testy. Nie przykładam do tego tak dużej zbyt wagi, ale miałem awersję do AMD. Bo teraz, dokładnie 10 minut temu, czytając właśnie ten akapit, całą tą, ten opis, wyszło to, co, przepełniało się to, co było dla mnie oczywiste, że niestety AMD nie ma polotu do Intela. Dlatego wtedy właśnie padł wybór na taki prosty procesor, jakim było i5-2500K, na jakimś, też na płycie Asusa bodajże. I nawet to chodziło. Wypadło też na GTX 660 Ti, który stanowił konkurencję, czy nawet wyglądał lepiej. Akurat chyba wtedy składam jakoś tak, że procesor wziąłem trochę słabszy, ale grafę wziąłem lepszą, bo tu jest akurat do tego zestawu jest fajnie zapakowana, w bardzo ładnym stanie, karta graficzna HD 7970, edycja 1 GHz. No i tak właściwie to składając, chcąc to poskładać teraz, to dochodzę do wniosku, który właściwie miałem to taki sam wniosek 12 czy tam 11 lat temu, że no AMD, sorry, ale nie. Czyli weźmiemy sobie znowu, że przejdę na tą stronę, przejście. Tak sobie chcę przypomnieć teraz właśnie przy was tutaj, że sobie tu przeskoczę na... Tu jest trybun, duplikuj kartę i porównamy sobie teraz GPU. Nie będzie dowolny GPU. Wpiszmy tu na przykład 660 Ti. Gdzie to będzie? To za tyle miałem, tak. Porównując to z 7970. Jaki by wtedy problem, że ja wtedy wziąłem 660 Ti, a nie 7.9. Widocznie na 7.9 wtedy nie miałem kasy. Też tak mogło być. Różnica jest co prawda roku. Pewnie ta karta graficzna 7970 kosztowała krocie, bo tak była też opisana. Jest opisana w... Gdzieś tutaj o tym czytałem, że 7970 kosztowała ponad 2000 zł. A 660 była tańsza. No to wszystko jest do wygooglania w internecie. Natomiast... Procesory mi wtedy nie podpowiadała się z AMD-ka i przeszedłem na... Czy przeszedłem, zawsze byłem na Intelu. Wtedy zakupiłem tego 2500K. Zróbmy, czy czekajcie. Tu są procesory takie, 6300, na przykład zróbmy duplikuj kartę. A tu wpiszmy 2500K. No, jest to, co chwilę temu wam powiedziałem. 2011 do 2012, czyli początek 2011. Wydania. Wydanie prawie w 2013, a procek od Intela prawie że z dwuletnim, no można powiedzieć, czy czwarty kwartał, pierwszy kwartał, powiedzmy, że możemy to rozsunąć. Pierwszy kwartał jako styczeń 2011 w przypadku Intela, a zróbmy tu, że czwarty kwartał jest na przykład będzie grudzień 2012, prawie już styczeń. Czyli mam prawie 2 lata różnicy, a 4 rdzenie, 4 wątki mają 20% więcej wydajności od 6 rdzeni, 6 wątków. No tak więc dlatego też wtedy przeszedłem, wybrałem opcję i5 2500K. Tak to wygląda, natomiast nie pamiętam, dlaczego wtedy wybrałem 660 Ti. Chyba z prostego powodu, że jakoś z kasą musiało być nie tak. Albo byłem może jeszcze wtedy nie tak mocno doinformowany w temacie komputerowym. Nie wszystkie wybory w naszym życiu są idealne, ale nie o to chodzi. Czyli mamy akurat dzisiaj też będzie Gigabyte, nie mogła być inna marka. Płyta darowana mojej koniowi w oczy się nie patrzy, czy w zęby. Wziąłem co było,
Może jeszcze poskładam kiedyś. Zobaczę, jak będzie z dostępnością na rynku, bo na razie ceny zresztą jeszcze chore. Właśnie drugie, trzecie generacji są kosmiczne. Bo nie mam takiego kompletu. W zasadzie tam muszę zrobić jedną ścianę pełną tylko komputerów i przełączać switcha do switcha, switcha do switcha. To by też nie było głupie. Zrobić sobie ścianę z komputerami. Półeczki, tylko komputery postawiać. Przyciskiem wybierasz, w co chcesz się grać. Switchem przełączać, nie, switch, KVM switch. Przełączę kolejny KVM switch i KVM switch trafia tu. To jest opcja. Trzeba się, to mi kto zabroni przepinać KVM do KVM? Nikt. To są tylko switche, które przełączają coraz to większą ilość i zmniejszają to do jednego. Nad tym muszę pomyśleć. Mam taki switch na głowie. 10 minut o niczym. Jedziemy dalej. Spoko. No to co? Zróbmy taki mały uxboxing tego. Uxboxing. To wyrwałem też jakieś śmieszne pieniądze. Nawet nie wiem, czy działa. Dowiemy się, jak to podetnę. Tu będzie iść przód. Bardzo prześwietlone jest. Już staram się te światła, kurde, w jakiś sposób ograniczać ilość tego światła z lumenów, no ale niestety nie da się. Zestawię używany. W zasadzie nie ma nic. Oprócz złącza ochronnego. Nie? Z kładu? Mówiłem, że gdzieś mi się przez oczy rzucił temat, że jest jeszcze SLI. Kolejny Crossfire do kompletu. Takie mam fajne pudełko nawet na to. Dobra, zamknijmy to, zostawię na kartę na wyszku. Czyli mamy gigabajcika 7970. Zwykła karta. Świeci się laserowo, nakleja. Nawet 3. Z tego co facet mówił, jest po serwisie. Niby tam padę wymieniał. Nie, tam są pady wymieniane. Tam nie widzę nowych padów. Nie widzę nowych padów. Ale wygląda, że działa. Zasilanie 8 plus 6. Używana była. Tak więc zrobię sobie taki komplet. Tu są założone DDR3 bodajże 1600. HyperX jest sorry. 8 giga. Czyli właściwie powtórzę sobie komputerek, który już mam poskładany. Tam. Cały na czerwono się świeci. A propos właśnie, że cały świeci na czerwono. W zasadzie nie dopotrzebował. Mogę to tu wsadzić. Zobaczmy, jeszcze pokażę fajną obudowę, którą. No bo trzeba do czegoś dołożyć, nie? Schowajmy na razie to pudełeczko. Jeszcze sobie dokupiłem na 10 euro. W oryginale. On premium. Dycha z wysyłką. Nie. Ja zapłaciłem po 20. Bo jeszcze tam jest. Z tyłu jest chyba XPEG. To jest 7. Tam chyba z tyłu jeszcze XPEG było. Byłby też potrzebował za niedługo. A nie chcę mi się tego ściągać, nagrywać na pendrive. Jest, wkładam klucz, szukam potem klucza wszystkiego. Tak, że nawet tamten was XPEG jest nawet serwis pakiem trójką. Już w komplecie. Dobra, do tej płyty, ten przemiły pan, nie wiem czy widzicie to aż tak, no mało świecą się te śrubki, czyli mówi nówka, napęd, DVD, mówi nieużywany i bierze na słowo, no nie był otwierany nigdy, jest plomba, mało są wytarte gwinty, więc nikt tego nie montował, nie jest to porysowane nigdzie, nie ma żadnych rys. No tak się chwalisz starym napędem. No ale takie rzeczy są miłe dla mnie. No. Przechodzę do gościa, do mężczyzny w wieku 70 lat, na stole wszystko naszykowane. Naszykowane do wzięcia i mówi, wiesz co, nie chcesz dam ci gratis. Mówi, kupiłem, mówi, to jest 2015 rok. Leży. Nie podpięty był nigdy. Mówię, no wie pan co, no jak mam po to wyrzucić? Odbiorę, mówię, przecież co. No i wszystko fajnie, no bo gdzieś to trzeba teraz włożyć, nie? Mamy płytę. Z jedną tylko rzeczą się boję, bo
zasilacz. Sugerują, że do tej 797 powinno być 702 zasilacza. No nie mam takiego na miejscu. Mam 550 Corsarza. Może da radę. Aby zrobić puf. I będzie jeden pozwolenie kompletniej. Ale nie o tym mówię. Nie do tego zmierzam. No trzeba teraz jeszcze wciągnąć brzuch. Trzeba do czegoś to wpakować. A więc za kolejne 11 euro z wysyłką, czyli za Damiana z wysyłką za 23 euro. Ogarnę sobie taką zajebistą obudowę. Kruk. Nie kruk, tylko kruk. Obudowa, tam się odbija taki fajny bajer, nie? No to jest nawet widać, go tam ustawię na białym. O! To jest panel dotykowy do sterowania wentylatorami. Żeby było śmieszne, też Asus nawet nie skumałem, że być może nawet taki sam. No nie, troszkę inny. No to będą dwa. Przyda się, bo jeden jest ciągle wpięty tu. Taka obudowa podświetlona na czerwono z bocznym olkiem. W plexiglasie też, no niestety plexiglas, całe szczęście, że plexiglas, bo ta buda do mnie przyjechała, wyciągam ją, nie umiem boku przesunąć. Ktoś tak zapieprzył, tak docisnęło tą plastikową tą plexę, że ona wyskoczyła, zaraz wam pokażę, takie są zagięcia tam, wyprostowało takie blaszki, które trzymałem to, tą budę, wyprostowało je, no i nie było możliwości odsunięcia boku. Bo haczył o wentylator tu z tyłu, o tą blachę, nie? Ja zawsze staram się, jeżeli coś składam, staram się przynajmniej, tak jak mówię, żeby to było rocznikowo mniej więcej poskładane w całość, czyli mamy 2012, to składam coś, co jest na 2012. Tak się akurat zdarzyło, że ta obudowa też miała premierę w okolicach 2012 roku. Made by MS Tech. Nic mi to nie mówi, może wam coś powie MS Tech. Też miała ta obudowa swoją premierę w 2012, więc procyk jest 2012, karta graficzna jest 2012, obudowa jest 2012. Co do tego Nermaxa chłodzenia, też może być 2012, bo to jest taki komplet raczej. Napęd będzie tylko 2015. Z tego wynika, że mogłoby to nawet być. Też na 2012 rok datowane. Wspiera dosyć szeroką zakres, no bo muszą być uniwersalne te mocowania. Włożę teraz tego Asusa tutaj do środka. Co my tu mamy? Jest jakiś kabelek, wiadomo, SATA. Jest tutaj co? Są dwa sensory temperatury do mierzenia. Zrobię odcinek, jak to poskładam. Będzie fajny bajer, bo mówię wam, tu poskładam na FX-ie, a tam jest na poskładane na Phaetonie. Na Phenomie. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wydajnościowo się pokrywać. Tu jeszcze jest sterowanie do LEDów podpięte tam. Zastanawiam się tylko jedna rzecz, jak jest to zasilane. Bo kabla nie widzę. Znaczy są jakieś tu kable. Jakieś przejściówki, tu jest zasilanie do czegoś. To może być nawet to. Takie długie, co tu jest napisane. Uwaga. Power. Tu gdzieś tam się power wciśnie. No co do więcej, ta budowa ma USB 3.0, ma przedni panel. Jest czytnik kart. Ok. Tu jeszcze jakiś kabel. Co tam? Bo nie włącznik, co? Power LED. Dobra, no jest power LED. Co mi najbardziej się podoba w tej obudowie, to jest to, że ona ma zajebistą ilość. No dyski twarde, nie? No. 2, 4, 6, 7 dysków twardych można zapiąć. Ciekawe to wygląda z drugiej strony. U góry jeszcze mam sterowanie do tej obudowy, no tak ona wygląda teraz w świetle. Dwa wentylatory wciągające, jeden wyrzucający z tyłu. Świeci się to na czerwono, czy jest podświetlane. Ona ma swoje sterowanie. Jakieś tam. Zamykaną klapkę na
na rozszerzenia się na USB 3.0, 2.0, karta, czytnik kart, swój włącznik. Chyba tam jest reset gdzieś i coś takie sterowanie też do tych swoich, te swoje sterowanie. Natomiast ciekaw jestem, jak to z tyłu wygląda. Ja to mam szczęście, nie? Śrubki do samodowodowe wpadają. A z tyłu to wygląda tak dosyć też interesująco, bo pokażę wam to, tu są jakieś wentylatory przednie, tylne. No fajnie, taki dosyć kanał rozwiązany. Nie wiem, czy to widzicie. Tu jest ten kanał, nie? Bo te wszystkie kable można włożyć. Czyli organizacja, jeżeli chodzi o kablowanie, całkiem na wysokim poziomie, dwa dolne przepusty na kable i przepust na dolny, przepust na kable zasiadające. Dwa wyciągowe, jeden wyciągowy z tyłu. Na dole są dwa miejsca na wentylatory. Jeden dla zasilacza standardowo, drugi na wiewowy. No i dwa z przodu. I tak to wygląda. Duża, ciężka, a czy się ciężka nie jest aż tak? Bo Antek 1000 chyba był trochę cięższy. 11. No a to był taki patent, że... To mówię poważnie. Ona ma takie blaszki. Ukurzona, brudna. I te blaszki, nie pękła pleksa, to czemu naprawdę nie wiem, albo ona już była uszkodzona. Zresztą widać, że jeszcze ten jest też wygięty do góry. Jest wygięta, nie? Ja je te górne podociskałem. Wyprostowałem, to się połowa tej pleksy do środka zapadła, nie dało się tego otworzyć. No pleksa jak pleksa, rysuje się to. Nawet się bąbelki podciskały, czyli ta płyta, ten panel boczny sobie ociera o folię bąbelkową. Da się to pewnie wypolerować, no ale... do popolerowania. Wczoraj robiłem film o Aurusie. Mówię, ta pleksa taka... no brzydka jest, nie widać, że jest też... ohydna jest ta pleksa. Taki kawałek pleksy w tym samym formacie, prawie chyba w tym samym kolorze nawet, umber, będzie mi kosztować 14 euro. 3 mm, czyli taka sama grubość jak... tu dokładnie sama gruba, tu jest gruba, tu są tylko te boki lekko zeszlifowane. 14 euro nowa pleksa. No, tak można, nie? No i tyle. Będzie kolejny projekt, który sobie poskładam. Zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Sorry, wczoraj późno, dzisiaj późno. Ja taki teraz zmęczony jestem, ale jeszcze było też trochę roboty w galerii, bo tam pozamykali tę galerię już dawno. Pozdejmować trochę trawę, pokosić przed świętymi, wszystkimi świętymi. O, święci za długo, nie? Jest, dzisiaj jest. No, za półtorej tygodnia, jeden, no, półtorej tygodnia wszystkich świętych. No, tak to wygląda. Nudne wiesz, są te odcinki. Tam widzę, że się 30 parę osób do dzisiaj drgnęło od rana. Czyli jakaś to tam się kręci. Tak jak mówię, no ja nie będę się wbijał, nie przebiję ziemniaka czy innych z Maslow wynalazków. Nie mam takiej potrzeby. Zresztą nie ma co pokazywać. No to robię sam dla siebie, trochę dla ludzi, którzy mnie subskrybują. I tyle. Teraz znowu będzie zima, to może ludzie będą mieli trochę więcej czasu, żeby posiedzieć. Ja to składam sobie tak, bo to są tak tanie rzeczy. Ostatnio szukałem jakiegoś procesora. Czego ja szukałem ostatnio? Aha! Do tego zestawu z Aorusem szukałem procesora 7. To taniej wychodzi kupić płytę główną z pamięciami i z procesorem, ten właśnie, który poszukuje 7 i 7, tam jest, nie wiadomo, tam jest 7, tam jest i5-7600, a następny jest, nie wiem ile jest, i7 coś tam. To taniej wychodzi kupić płytę, już nawet Asusa Rampage czy Corsera Crosshair. Taniej wychodzi kupić sprawną płytę z pamięcią 16 giga i procesor tam jest po 120 euro niż sam procesor za na przykład 130 albo 140 euro. Takie są ceny. A w tym miesiącu może nie, w przyszłym jeszcze też nie wiem, nie obiecuję, bo ja mam takie odpały, że nie robię nic, a potem siadam i kręcę 4-5-10 filmów. Zacznę się bardziej skupiać na sokiecie LGA 775.
bo to już zaczyna być powoli. Socket 775. Śmieją się, że to jeszcze nie retro, bo 2, 4 rdzenie, 6, 2, 4 quadro. Quad był najwyższym. On chyba ze 2 albo ze 3 procesory. Chyba nawet 2 kompy poskładane. Zacznę się skupiać na LGA 775. Mam też jedną fajną płytę na LGA 775, ale na AGP 8. Ta płyta w zasadzie jest będzie kompletowana, parowana z HD 3850. Z tego też będzie odcinek. Pewnie dzisiaj będę miał nic innego, tylko komputery wokół siebie. Na razie są na półkach, potem będą w obudowach. Obudowy też są tak, więc takie fajne obudowy. Fajne czy nie fajne? Ja wiem, że oczywiście każdy lubi fajne, nowoczesne, ale musicie też wziąć pod uwagę to, że w 2012 no nie było za bardzo tam, znaczy wybór był zawsze. No nie był może tak finezyjny jak teraz, że dwie szklane boki, dwa szklane boki, trzy szklane boki, cała szklana, bez niczego. Budowy były toporne, były czarne, pamiętam, to tak wyglądało, widełka, dwa ten. Dobra, nie męczę dłużej, bo wczoraj było naprawdę długo, a dzisiaj 26 minut wystarczy. Spokojnej nocy Wam życzę. Dajcie znać w komentarzu, czy komuś się to podobało, czy się nie podobało, czy chłopie nie robi więcej siary, bo patrzeć się nie daj słuchać. Dobranoc.